O ile promocja zdrowego stylu życia stała się w Polsce normą, o tyle mówienie o potrzebie pielęgnacji zdrowia psychicznego wciąż jest mało popularne. Dlatego Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych postanowiło przypomnieć, że wiosna to czas walki z podstępną i wciąż bagatelizowaną społecznie chorobą, jaką jest depresja. W Legnicy w ramach Dni Walki z Depresją we wtorkowe popołudnie zorganizowano happening, który miał uzmysłowić przechodniom, że nie jest to dolegliwość polegająca na udawaniu, lenistwie czy złym humorze. Choroba ta może bowiem dotknąć każdego, ale przez wielu wciąż jest postrzegana jako rodzaj fanaberii. W improwizacji na legnickim rynku wzięły udział osoby w różnym wieku. To są osoby z pogotowia teatralnego, czyli z grupy rozwoju osobistego poprzez teatr i to są osoby, które są po jakichś kryzysach psychicznych swoich bądź swoich bliskich, co też zwykle się wiąże z kryzysem własnym. Następnie 14 podopiecznych ośrodka społecznej aktywności działającego przy ulicy Choinowskiej w Legnicy zaprezentowało na scenie Teatru Modrzejewskiej spektakl pod tytułem Niezła Rybka. Przedstawienie wyreżyserowały aktorki Magdalena Drab i Katarzyna Kaźmierczak. Muzykę napisał Albert Pyśk. Całość powstała z pomysłów i improwizacji uczestników zajęć terapeutycznych, które na scenariusz przełożyła Erika Borant. Te zajęcia i te święta są przede wszystkim dla uczestników zajęć i one mają rozwijać ich, mają odpowiadać na ich potrzeby i to jest rodzinna atmosfera, rodzinne święto, a nie jakieś bardzo profesjonalne, ambicjonalne wydarzenie. Spektakl traktuje o trudnych kwestiach, ale wbrew wszystkiemu prezentuje je w sposób wesoły, a nawet groteskowy. Przed debiutanckim występem obaw nie kryli aktorzy, którzy wcześniej brali udział w happeningu. Lekka trauma jest. Bardzo długo przygotowywaliśmy się do tego spektaklu i człowiek się po prostu boi, że coś nie wyjdzie. Ale jestem nastawiona optymistycznie. Bardzo cieszy mnie to, że znalazłam takie miejsce dla siebie. Mamy takie swoje święto dzisiaj. Jak długo uczestniczyliście w tych warsztatach? Około rok czasu uczestniczyłem w warsztatach razem z Dagmarą. Co one Państwu dają? Rozwijamy się dzięki temu. Możemy pokonywać swoje bariery różne. Przez ostatnich 7 lat stowarzyszenie kierowane przez Katarzynę Kaźmierczak zajmowało się problemami osób cierpiących na schizofrenię. W tym roku postanowiło przypomnieć także o depresji, która staje się plagą naszych czasów. Zjawisko dotyczy zwłaszcza ludzi bardzo młodych, którzy nie są jeszcze nawet pełnoletni i to im poświęcone będą zaplanowane na czerwiec kolejne happeningi i konferencje, tym razem zorganizowane we współpracy z klubem Gońca Teatralnego.